Ekonomia, kapitał, gospodarka. Kielny naród, który po prostu... Co? Tadeusz Mosz, proszę Państwa, to trzecia część EKG. To była dr Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Była minister przemysłu i handlu. Jest z nami także Aleksander Lesz, prezes GNA, i Ryszard Wojtkowski, prezes Resources Partners. Proszę Państwa, cóż tam na rynku walutowym słychać? Na rynku walutowym nie jest źle. Znaczy nie jest źle. No. Zależy najpierw, dla kogo. Najpierw rynek papierów wartościowych. W tej chwili, no właśnie tutaj mi się to wszystko pomieszało. Dobrze, to od tych walut zaczniemy. Frank szwajcarski drożeje o 66%, kosztuje 3,48, euro 46% do góry, także 4,02 grosze kosztuje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. WIG 20 w tej chwili traci 42% i zerkamy jeszcze na indeksy światowe w zachodniej Europie. W tej chwili w Londynie 0,34% do dołu, we Frankfurcie prawie 0,5%, w Paryżu. EKG. Zdziwienia. Co mnie dziwi, to mnie dziwi. Kto zaczyna? Pani prezydent. To nawiązując do właśnie tego strasznego zmartwienia, że prawnicy, taksówkarze, fryzjerzy potrafią wykorzystywać istniejące przepisy, jak mówię, piekielny naród, który zawsze znajdzie jakąś ścieżkę, ale czasami Ministerstwo Finansów jest tak zdolne, że potrafi jednak zaproponować przepisy, które nie pozwalają na to, żeby można było funkcjonować. I tak właśnie jest z fantastyczną ulgą podatkową dla tych, którzy tworzą biznes. Okazuje się, że dotychczas korzystało z tego 4 przedsiębiorców. Ale od którego roku, proszę powiedzieć jeszcze? I to jest rzeczywiście od 2004 roku. Od 2004, tak. Przepis został wprowadzony w 2002 roku. Tak, i okazało się, że kryteria, które przyjęto, są takie, że po prostu nikt z tego nie może skorzystać. I myślę, że to jest właśnie to, co zapewnia szczęście Ministerstwu Finansów. No właśnie. Proszę Państwa, dzisiejsza gazeta, wybaczę, właśnie na ten temat pisze. Kowalski, który po raz pierwszy decyduje się na otwarcie firmy, może wystąpić do państwa o odroczenie płacenia rocznego podatku. Taki odroczony podatek musi spłacić w ciągu kolejnych 5 lat. Ale co ważne, bez odsetek. Ulga miała w założenia zachęcić młodych Polaków do przedsiębiorczości. Brak pieniędzy na podatki, ZUS, inwestycje początkujące przedsiębiorcy wymieniają wśród największych barier utrudniających działalność gospodarczą w Polsce. Dziś mogą dostać wsparcie z Funduszu Pracy. Trzeba być jednak zarejestrowanym bezrobotnym. Z Unii Europejskiej tu trzeba przygotować skomplikowany wniosek, a także często postarać się o wkład własny czy z banku. Młodzi bez historii kredytowej odprawieni są zazwyczaj z kwitkiem z banka, oczywiście. Wydawałoby się więc, że po ulgę powinny ustawić się kolejki. Została wprowadzona w 2002 roku za rządów SLD. No i co się okazuje, że w latach 2004-2010 z kredytu skorzystało 4 przedsiębiorców. Czyżby ulgi nie potrzebowali, a może o niej nie wiedzą? Potrzebują i wiedzą, ale warunki do skorzystania z niej są praktycznie nie do spełnienia. Po pierwsze, trzeba wykazać miesięczny przychód większy niż średnia krajowa. 1000 euro. To absolutnie za dużo. Mówi Małgorzata Krzysztoszek od pani prezydent Bochniarz. Reguły działalności gospodarczej zakładają, że 2 pierwsze lata będą na stratach. Większe dochody i przychody przyjdą później. I tak dalej, i tak dalej. Cała masa takich kryteriów, które są po prostu nie do spełnienia. Ale przepis jest? Jest. Politycy mogli powiedzieć, wprowadziliśmy ułatwienia do prowadzenia działalności gospodarczej. A że nie działa? To po latach się dopiero okazuje, bo ktoś, jakiś dziennikarz skądś gdzieś coś wyjął, prawda, i dowiedział się, że był taki przepis, czy przypomniał, że był taki przepis, który kompletnie nie działa. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, co mnie zdziwiło w ostatnim tygodniu. Otóż pierwsza informacja jest taka, że w zeszłym roku Stany Zjednoczone wydrukowały w całej swojej historii najmniej 1,5 dolarówek. Z tego powodu, że rozwija się handel w internecie, płatności kartą. W tym raporcie napisano na przykład, że już 40% płatności za taksówki na przykład w Nowym Jorku są regulowane kartami. No i teraz przeniesiemy się do nas. Otóż, proszę Państwa, w tym tygodniu
wpłynął taki postulat od organizacji biznesowych, już nie chcę ich tu wymieniać, do Komisji Finansów w polskim parlamencie. Postulat, który zmierza do tego, żeby jakoś rozwiązać problem wysokich marż za używanie w Polsce kart. To jest około 3%, tak, no od 1,5 do 3%. Średnia europejska to jest mniej więcej 0,3. No i proszę państwa, jak myślicie, w jakim kierunku mogą iść te postulaty? No na pewno w tym kierunku, żeby usiąść z tymi organizacjami, które te karty obsługują, tak, i coś ponegocjować. Tak? No tak powinno być. Teoretycznie. No niestety organizacje biznesowe poszły w trochę innym kierunku, a mianowicie takim, żeby najlepiej tą opłatę przerzucić na konsumenta. Słuchajcie, to nie żart. Żeby 3% zamiast płacić supermarket, sklep z telewizorami, tak, to żeby płacił konsument. Otóż... Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Żeby 3% konsument płacił, a gdyby zdecydował się, nie wziął karty, gotówką płacić, to mu 10% dołoży, żeby więcej płacił. Nie. Mechanizm ma być taki. To będzie następny krok. Następny krok to będzie. Proszę państwa, naprawdę, ja myślałem, to żarty, a to nie są żarty. Otóż mechanizm byłby taki, że przychodzi pan redaktor do sklepu i prosi o wydrukowanie paragonu. W paragonie jest tylko przed... decyzją, przed decyzją, czy chce pan płacić kartą, czy gotówką. Otóż drukowany jest paragon i patrzy pan, że te 3% w pana w przypadku to jest 7,20. I mówi pan, nie, ja nie chcę płacić kartą, w związku z tym będę płacił gotówką. No to pani, prawda, jeszcze raz coś drukuje, no bo musi przyjąć płatę gotówką. A pan biegnie do bankomatu. Ja biegnę do bankomatu, biorę tą gotówkę i tak. Słuchajcie, to jest jakiś... Aberracja to jest, proszę państwa. Ale przeczytałem, że członkowie tej komisji, przewodniczący podkomisji... Ale jakiej komisji? Gdzie? Komisji Finansów w Sejmie, w polskim parlamencie. To tam chłopaki tak wymyślili. Sądzi pan, że w jakimś stowarzyszeniu biznesowym? Nie. Stowarzyszenie biznesowe zgłosiło taki postulat i członkowie komisji mówią tak, my tu różne mamy pomysły na obniżenie tych 3%. I uważnie rozpatrzymy i to. To jacyś lobbyści tam chyba działają. Kto tam działa? Ale czyi lobbyści? Proszę państwa, no, ci państwo, którzy podglądają nas w internecie, zauważyli pewnie, że Wojtkowski wskazał na panią prezydenta. Nie, nie było Nigdy w życiu. No to nie, ciekawe, tak. bardzo ciekawe, proszę to państwa. To jest jedynym krajem, gdzie to konsument płaci za to. No konsument płaci, tym bardziej, że posługiwanie się obrotem bezgotówkowym, proszę państwa, obrót bezgotówkowy jest tańszy, on obniża koszty w ogóle obrotu gospodarczego dla wszystkich. W związku z tym byłoby to wielką bezczelnością wprost wrzucanie tego, obciążanie tego tymi kosztami konsumenta. Ja mam nadzieję, że emitenci kart na to się nie zgodzą. Ale dzisiaj już tak trochę jest, bo bardzo często jest tak, że sprzedający mówi, dam panu zniżkę, chyba że pan płaci kartą. Chyba że pan płaci kartą, tak. Albo mówią, na przykład zatankował pan na stacji benzynowej, że terminal się zepsuł. A to wiecie, jaki jest sposób na to, żeby... Mówisz, tu proszę wypompować. I idą do kierownika, mówią, o, już się naprawił, już tutaj była wada, ale już jest wszystko okej. EKG. Tak, ciągle narzekamy na administrację państwową, ale są i na organy samorządowe, ale są sytuacje, kiedy oni się sprawdzają. Na przykład w Warszawie od ponad roku funkcjonuje darmowy dostęp do internetu na Starym Mieście, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Problem w tym, że od roku władze miasta nie potrafią poinformować o tym ludzi, ponieważ trzeba umieścić tabliczki tak 30x40 z informacją o tym, że tu jest darmowy dostęp do internetu. I samo miasto w tej chwili przechodzi przez proces, który normalnie funduje przedsiębiorcom, to znaczy uzgadniania, żeby te tabliczki można było umieścić. I uzgodnienia obejmują Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Dróg Miejskich, Stołecznego Konserwatora Zabytków. I już tak mniej więcej 14 miesięcy to trwa i tych tabliczek ciągle nie ma, czyli miasto się nie może pochwalić. I tak są, mają szczęście, bo gdyby do tego jeszcze wszedł miejski inżynier ruchu, pan za przeproszeniem Gałas, to prawdopodobnie okazałoby się, że w ogóle nie wolno stosować tego bezprzewodowego dostępu do internetu, bo o tym nie napisano w Konstytucji ani w Prawie o ruchu drogowym. No ale bardzo, ale mnie się wydaje, że to bardzo słusznie. Wyobraźcie sobie. Proszę nie podpowiadać. Kamienice 500 lat, jak
jak ma wyglądać tabliczka, że tu jest internet? 34, no tak. To tak jak nowe kierowce są oddawane w Warszawie i się pytam o parking, to mówią, panie, to kamienica z XIX wieku, to jest parking. No, ale to można by taki projekt zamówić u konserwatora zabytków, takiej tabliczki, prawda, który byłby dostosowany do architektury. Proponuję taką starą, wypróbowaną drogę, tak? Jak architekt ma dać zgodę, trzeba u niego zamówić plany. No tak, tak. Jak się zamówić tabliczkę u konserwatora. Szanowni panowie pokazują, że naród potrafi. Oczywiście, że tak. W samym czasie w centrum Warszawy całe domy są obstawione tymi reklamami. Obrzydliwymi, tak. W centrum Warszawy jest jakieś, przepraszam, jakieś majtki na wysokości kostek czerwone, które prawdopodobnie dostały uzgodnienia ze strony Zarządu Dróg Miejskich, Społecznego Konserwatora Zabytków i Zarządu Terenów Publicznych. Ale jaki majka czerwony pan mówi, bo nie bardzo wiem. Wiszą takie płachty, jak się... Zawsze stanąć w centrum Warszawy, na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Jerozolimskiej. Różne rzeczy wiszą, nie tylko majka. Reklama jednego sklepu, który mówi o ściąganiu cen. A kto by osiągał czego? O ściąganiu cen, tak. Że nie to się komuś czym kojarzy. Ojej. To znaczy, prawdą jest, proszę państwa, że jak przyjeżdżają do nas cudzoziemcy, to zwracają na to uwagę. Mówią, nigdzie na świecie nie ma w miastach tyle reklam w tak dziwnych i przypadkowych miejscach jak w Warszawie. I to jest jakiś temat. Ale no jest to temat, proszę państwa, i chyba czas, żebyśmy zaczęli o tym mówić i żeby się z tym jakoś uporać. Już się nacieszyliśmy kolorytem kapitalizmu, reklamami, no bo kiedyś narzekaliśmy na szarzyznę, prawda, że była szarzyzna straszliwa, że jak się wyjeżdżało gdzieś tak kolorowo, sympatycznie, optymistycznie, a u nas taka szarzyzna. No okazuje się, że jednak wtedy, kiedy ta architektura szczególnie starsza, nie tylko i nowoczesna, została jakoś oświetlona, te domy są coraz bardziej czyste, wieczorami są oświetlone, to zaczyna przeszkadzać i wygląda to tandetnie, po prostu najzwyczajniej w świecie tandetnie. Jeśli do tego jeszcze byśmy dołożyli toalety, taki postulat mój, proszę państwa, żebyśmy toalety jeszcze wrócili do tych, do tego entuzjazmu. Na dworcu centralnym w Warszawie jest jakaś. Tak, były zdjęcia, myślałam, to jest prima aprilis, ale nie było. No właśnie, ja myślę sobie, że to jest... Trzeba pójść zobaczyć, tak. Tam będą kolejki, na pewno będą mogli opłaty wprowadzić za zwiedzanie. Dwa złote za wejście. Ja nawet postulowałem, proszę państwa, żeby o takich sprawach decydowali ci, którzy mają porządek wokół swoich obejść, że najpierw do samorządu powinno się, jak człowiek kandyduje do samorządu, to powinien pokazać swoje obejście, prawda? Jak pokażę swoje obejście, powiem, nie, jest to okej, moglibyśmy zaakceptować. Ja już teraz wiem, również dlaczego pan redaktor remontuje swój dom. Wygląd, nie remontuję domu. Ja staram się mieć zawsze porządek wokół domu. Jak pokaże mi swój, jak wygląda twój dom. Słusznie. Jak wygląda twój dom, to ja powiem, czy będę na ciebie głosował, czy nie, bo ty będziesz decydował o tym, jak będzie nasze otoczenie wyglądało. To powiem wam na koniec, jak mieszkaliśmy w Stanach, nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, w związku z tym kupowaliśmy wszystko na tak zwanych wyprzedażach, na garage sale'ach. No i było takie ogłoszenie, że gdzieś tam pod miastem właśnie sprzedają jakieś meble, więc pojechaliśmy. I rzeczywiście, dom, a obok niego tu jakaś chatka, tam coś poskładane. No syf i malaria. I nasze dzieci, które wtedy to miały po kilkanaście lat, Henryka Bochniarz. Kilkanaście lat, mówią, tu chyba Polacy mieszkają. I rzeczywiście tak było. Słuchajcie, i to niestety ten nieład, jaki mamy wokół swoich domów, to już jest coraz lepiej. Na dworcu centralnym toaleta, że ja nie widziałem jeszcze toaleta, to pewnie dzięki... I do tego włączają się te reklamy, tak? Dzięki inżynierowi Tomaszowi Kozłowskiemu, który odpowiada za remont dworców i ma bardzo ładne obejście, bo znam człowieka z nart. Natomiast, proszę państwa, wystarczy wjechać 20 parę kilometrów dalej do Zalesia i zapytać panią w kasie, proszę pani, a gdzie to jest toaleta? A, tam jakaś budka, mówi, tutaj w tym lesie stałem. Mówię, a jest ta budka jeszcze? A może tam jest jeszcze ta budka? Wychodzę do tej budki, drodzy państwo, no nie chcę wam nawet opowiadać już, no nie będę opowiadać. Idziemy na dworze centralny zobaczyć, to co masakra. Na zdjęciu jest prawdziwe. Jest tylko pytanie, jak długo tak będzie. I apeluję jeszcze raz do tych, którzy dają licencję na prowadzenie stacji benzynowej do Orlenu i do Lotosu, żeby kontrolowali, zwrócili uwagę na to, bowiem jakość tych przybytków niestety znacząco bardzo się obniżyła w ostatnich latach i obniża się sukcesywnie, co oczywiście obciąga wam marki, drogie firmy, Orlenie i Lotosie. Sprawdzajcie to. To często jest kryterium wyboru stacji benzynowej na trasie. A no właśnie. Proszę państwa, to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Trochę sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że z pożytkiem dla ogółu.
A, chciałbym podziękować dr Henryce Bochniarz, prezydentowi Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Lewiatan, Aleksandrowi Leszowi, prezesowi GNA, Ryszardowi Wojtkowskiemu, prezesowi Resources Partners. Ja się nazywam Tadeusz Morz. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.